Siemano, z tej strony Damiano, a w tym wideo opowiem Ci, jak wygląda paradoks niedualności. Zapraszam! Zaraz, gdy się rodzimy i wychodzimy na ten świat, nasz umysł szybko zaczyna się uczyć obsługi własnych urządzeń. Oczywiście urządzeń ciała, no ale dla niego jako komputera, który obsługuje właśnie nasze ciało, te narzędzia są ściśle połączone z nim samym. Więc umysł sam w sobie zaczyna uczyć się obsługi tych maszyn. Tymi maszynami są na przykład wszystkie zmysły, jakimi dysponujemy. Zmy zmysł zapachu, zmysł wzroku, zmysł słuchu, czy nawet zmysł smaku. To właśnie dlatego, zaraz gdy się rodzisz, widzisz obraz odwrócony i pomniejszony, a umysł go po prostu powiększa i odwraca. To, co się dzieje później, to właśnie tworzenie sobie własnego wyobrażenia na temat samego siebie i na temat świata. To dzięki temu, właśnie świadomość, jaką dysponujemy, jest w stanie rozpoznać samą siebie w rzeczywistości. I to właśnie dzięki temu możemy nauczyć się. Takich ładnych rzeczy jak na przykład rozpoznawanie wzorców. Gdy pokażę tutaj ten kluczyk przed sobą, przed tobą, to widzisz i możesz go właśnie rozpoznać. Ale gdy go schowam za sobą, to jesteś w stanie poprzez uważność i wydobycie wzorca i modelu z pamięci wyobrazić sobie, że ten klucz jest za mną. I gdy go wyciągnę, znowu możesz go zaobserwować. Właśnie w ten sposób umysł zaczyna kształtować własne wzorce, wzorce zachowań i mapy modelu rzeczywistości. To co się dzieje później, to właśnie tworzenie własnego self konstruktu, czyli stworzenie własnego konstruktu wyobrażenia na swój własny temat. Umysł zaczyna tworzyć, własną filozofię samego siebie, tego w jaki sposób interakcje zachodzą w, w świecie i tego w jaki sposób on sam wygląda. Czyli umysł zaczyna tworzyć sobie odzwierciedlenie Ciebie samego i tworzy go jako taki konstrukt self-image coś nazywa, który jest w stanie wpasować jako taki puzzle klocek w wyobrażeniu na temat rzeczywistości. Bo oprócz tego, że umysł sobie tworzy Twoje wyobrażenie na Twój własny temat, to tworzy sobie również wyobrażenie świata rzeczywistego. By, po to, aby mógł modelować Ciebie samego w taki sposób, abyś Ty mógł w jakiś sposób zachowywać się w tej rzeczywistości. Czyli to wygląda mniej więcej tak, że jak tutaj ja stoję, tak, to umysł zaczyna wykrajać sobie te części tutaj naokoło mnie, tak, wykraja sobie, modeluje, wyobraża i mówi to mniej więcej tak, to jestem ja, wszystko to wokół to nie ja. I to tworzy pewien taki paradoks rozdzielenia, że skoro tu jestem ja, to to wszystko wokół mnie jest nie ja. I to tworzy właśnie ten taki dualizm. I to, co się dzieje później, to te takie, mm, iluzoryczne przekonanie, że Ty jako osoba jesteś czymś oddzielnym od rzeczywistości. To jest dosyć zabawne, no bo pochodząc z łona Twojej matki, tak, wychodząc, rodząc się na ten świat. Ty osobiście wychodzisz z tej rzeczywistości, więc tak czy siak nie możesz być niczym oddzielnym od niej, no ale właśnie umysł poprzez stworzenie sobie tego self-konstruktu, self-wyobrażenia, pokazuje ci taką iluzję Ciebie samego jako czegoś odrębne, odrębnego od rzeczywistości. I to tworzy właśnie takie oddzielenie, które możemy zaobserwować w naszym społeczeństwie, że ludzie mają te takie. Podejście, nawyk do utożsamiania samego siebie z materialnością, z materializmem. To właśnie poprzez ten self-konstrukt ludzie utożsamiają się z obrazem samych siebie i przywiązują się do samych siebie, do ciała. Przede wszystkim chodzi tu o ciało, bo gdy zadam ci pytanie, kim jesteś i zagłębisz się dosyć głęboko w siebie, to jeżeli nie jesteś na tyle świadomy i uważny, aby dojść do źródła, no to prędzej czy później umysł i tak wyskoczy z jakąś odpowiedzią. Może to być twoje imię, nazwisko, albo jakiś obraz na twój własny temat. Często zadaję to pytanie ludziom, albo prowadzę z nimi jakieś tam medytacje, głównie ze znajomymi, no i najczęściej, gdzie oni pokazują, to biorą palet i pokazują, że są tutaj, tak? W głowie, gdzieś tutaj, że są jakimś obserwatorem, gdzieś tutaj. No ale gdy spytam się ich, czy to jest prawda, czy to jest zgodne z rzeczywistością, to Yy, jedyne czym dysponują i czym się później ze mną zgadzają, to jest to, że dysponują tylko i wyłącznie obrazem siebie. I to tu właśnie tworzy tą taką iluzję, że jesteś gdzieś tutaj z tyłu głowy. Bo skoro umysł tworzy sobie ten self-konstrukt, oczywiście on składa się z wielu elementów, bo to jest też wyobrażenie na Twój własny temat, właśnie ten szereg nawyków, to oddzielenie od rzeczywistości, ale również dialogi wewnętrzne, Twój własny głos, który wymodelowałeś i wiele innych elementów. No, i właśnie ludzie najczęściej pokazują, że są tutaj z tyłu głowy. No, ale jedyne, czym dysponują, to tylko obrazem samych siebie. A łącząc to wyobrażenie samych siebie ze zmysłem wzroku, to właśnie tworzy taką iluzję, że jest się kimś tutaj z tyłu głowy, jakimś obserwatorem. I to właśnie łączy z obrazem samego siebie i przywiązuje uwagę do tego, że jesteś czymś materialnym. I to właśnie tworzy tego typu utożsamienie się z ciałem, że trzeba dbać o ciało, że ciało może kiedyś umrzeć, że o ciało trzeba po prostu dbać. To tworzy też warunek, że trzeba zarabiać pieniądze, że materializm jest ostoją bezpieczeństwa, że musisz mieć super, zajebisty samochód, dom, albo jakieś inne materialne przedmioty. Oczywiście nie chodzi mi o to, że to jest złe lub yy, dobre, tak? Nie chodzi mi o tego typu krytyczne podejście, takie bardziej yy, dwubiegunowe, ale chodzi mi o to, że yy, to takie oddzielenie tego obrazu od samego siebie powoduje właśnie przywiązanie do przedmiotów materialnych i w ogóle do tego takiego podejścia. Filozofii materializmu, tak? Mamy dzisiaj współczesną naukę dosyć mocno rozwiniętą, i to właśnie tworzy ten taki wzorzec, że rzeczywistość jest zbudowana z materii. No ale z drugiej strony mamy jednak tą świadomość, świadomość samego siebie, tego wewnętrznego świadka, którego się nie da wyprzeć. Bo choćbyś, nie wiem, jak bawił się ze swoją psychologią, czy byś coś się wypierał, czy czymś zaprzeczał, czy czymś racjonalizował, czy miałbyś problemy z emocjami albo jakimiś nawykami, albo miałbyś problemy w ogóle tutaj w rzeczywistości do rozwiązania, to zawsze masz tą świadomość, to takie y, nic nie wiedzące nic, tak, które zawsze tam gdzieś w tobie jest. I choć zadając ci pytanie, kim jesteś, możesz właśnie odwoływać się do pamięci, to zawsze jest coś, co to postrzega. Zawsze jest to nieznane coś, tak, nazwane świadomością, które to postrzega. I to właśnie tworzy ten taki kolejny dualizm oddzielający materializm, tak, czyli materia samą w sobie, strukturę materialną świata rzeczywistego. Tego też nie możemy się wyprzeć, bo jest to jakiś tam element, powiedzmy, naszej nauki. No ale również mamy tą świadomość, która doświadcza to nieznane nic. Yy, to takie obiektywne postrzeganie rzeczywistości taką, jaką jest. I tutaj mamy właśnie. Podłoże, czyli ten początek tego dualizmu. No bo skoro mamy tutaj z jednej strony ten materializm, a z drugiej strony świadomość, no to tutaj już mamy ten dualizm, czyli dwa podejścia, dwa odrębne elementy naszego życia. I to właśnie tworzy tą taką relację podmiotu do przedmiotu. Bo jeżeli mamy świadomość, która doświadcza nas samych, tak, mamy tą świadomość, to poczucie ja, ale nie chodzi mi o konstrukt, yy, o który, który opisałem przed chwilą, ale chodzi mi o to te uczucie, które masz w sobie, że ty to ty, że istniejesz. Chodzi mi o to poczucie istnienia. I mając ten self-konstrukt, tak, czyli te wyobrażenie na swój własny temat, które oddziela cię od rzeczywistości, tworzysz sobie relację, taką zależność siebie samego od tej rzeczywistości. Relację podmiotu od przedmiotu. I to jest właśnie ten element, który jest najbardziej ciekawy, bo jeżeli mamy swój własny self-konstrukt, tak, wyobrażenie na swój własny temat i wyobrażenie na temat rzeczywistości, no to możemy dojść do takiego zrozumienia, że rzeczywistość sama w sobie jest wytworem mojej wyobraźni, bo mam tutaj wyobrażenie na swój własny temat i na temat rzeczywistości, ale tak czy siak wszystko jest elementem wyobrażeniowym. Więc w momencie y, uczenia się czegoś nowego, czy nawet poznawania nowych, Elementów Twojego życia masz zawsze tą relację podmiotu do przedmiotu. Umysł zaczyna w jakiś sposób traktować cię jak taki puzzle i stara się Ciebie wcisnąć gdzieś w, te, w tą rzeczywistość, którą w sumie sam wyprojektowałeś. Ale w sumie, jeżeli przyjrzysz się temu modelowi, to możesz zaobserwować, że, że to, co się dzieje, gdy powiążesz ten model w relacji podmiot-przedmiot, to jest właśnie ta taka separacja i możliwość obiektywnej. Y, obserwacji, właśnie tego, co się dzieje w tym modelu. Czyli nie dość, że mamy dualizm ciebie samego i rzeczywistości, to jeszcze mamy dualizm tego modelu i świadomości. Bo, jest, bo jesteś ty, jest rzeczywistość jako konstrukt, ale mamy też świadomość, która to obserwuje. Czyli to jest taki pff, podwójny dualizm. Taki podwójny dualizm. Dlatego. Te wideo będzie dosyć szczegółowe, bo zauważyłem, że wielu ludzi się w tym gubi i nie rozumieją tego, a nawet jeżeli to rozumieją, to nie wiedzą w jaki sposób wprowadzić to w życie praktyczne, aby mieć, no, jak żeby wyci wycisnąć jak największe te soczki i smaczki z tego właśnie zrozumienia. Czyli, jeżeli weźmiemy tą relację podmiotu i przedmiotu i świadomości, to, co się, to to, co się tyczy z tym, to doświadczenie, tak? Mamy doświadczenie. Skąd my wiemy, że my to my, że istniejemy, że rzeczywistość się zmienia, że mamy relację podmiotu od przedmiotu? Możemy. Zasięgnąć do głowy, tak, i powiedzieć, że ma, wiemy to z doświadczenia, z praktyczności życia, z badania empirycznego, tak, że bierzemy, że doświadczamy, że próbujemy, testujemy, działamy, że modelujemy różnego rodzaju wzorce, zaczynamy coś zmieniać, tak, tutaj zaczynamy się bawić i wiemy o tym wszystkim z badania empirycznego, tak, czyli z doświadczenia. No ale jeżeli popatrzymy na to jeszcze bardziej obiektywnie, jeszcze bardziej, tak, z y, poziomu świadomości i zaczniemy obserwować nas samych jako, y, 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 jako te elementy tego życia, to możemy zaobserwować to, że doświadczenie same w sobie cały czas się zmienia. I to, w jaki sposób my modelujemy tą rzeczywistość, to nie mamy na to kompletnie wpływu. Yy, czyli w momencie, kiedy zaczynamy twierdzić, że wiemy o tym wszystkim, tak, że znamy tą rzeczywistość z badania empirycznego, yy, czyli z doświadczenia, to przychodzi taki moment, że gdy przychodzimy na poziom, tak, na ten meta poziom świadka, tak, świadomości samej w sobie, to możemy zobaczyć, że my nie mamy wpływu na to, czego my się uczymy, jakie wzorce modelujemy i kim my tak naprawdę jesteśmy. Więc taka teza, tak, twierdzenie, że znamy tą rzeczywistość i znamy nas samych z badania empirycznego jest dosyć, no, ograniczająca. Jest ograniczająca pod tym względem, że utożsamiając się tylko i wyłącznie z doświadczeniem i z badaniem empirycznym ciężko jest oddzielić to, co umysł wymodelował tak na, na temat nas samych, a co wymodelował na temat rzeczywistości? I ciężko jest wyjść wtedy na poziom świadomości, aby obiektywnie bez angażowania umysłu stać się tym obserwatorem. Bo mamy tutaj podwójną zależność, mamy dualność nas samych względem rzeczywistości i mamy dualność pomiędzy tymi modelami a świadomością samą w sobie. I to tworzy właśnie tą taką relację, najczęstszymi relacjami, w których masz do czynienia, tak? To są te takie relacje bazowe. To jest właśnie ta zależność. Ja, inni, tak, ja inni, bo jeżeli jestem człowiekiem i mam w jakiś sposób model samego siebie, no to mam również jakiś tam model wyobrażeniowy innych ludzi, z którym się y, dogaduję, tak, mam jakieś takie interakcje. I to jest właśnie ten taki najczęstszy model. Ale kolejnym takim częstym modelem, który występuje w Tobie, to jest relacja przeszłości do przyszłości. Czyli ja z przeszłości, wszystkie takie wyobrażenia, pamięć, y, jakieś tam... Kotwice emocjonalne oraz te wyobrażenia przyszłości, jakieś wizje, misje, tak, plany, cele, marzenia, wyobrażenia. No i to w jakiś sposób również tworzy relacje i zależność, bo tak jak bardzo dobrze na to popatrzysz, to nie jesteś w stanie stworzyć swojej przyszłości. Albo wyobrazić, wyobrazić sobie swojej przyszłości bez pamięci, jaką posiadasz na temat przeszłości, bo umysł jest jak taki konwerter, tak jak wcześniej mówiłem, modeluje wzorce zachowania, tworzy te takie relacje i zależności. I umysł tylko i wyłącznie sam w sobie jest w stanie tworzyć przyszłość na podstawie przeszłości, bez posiadania jej jako zasobu, no nie jest w stanie tego wymodelować. I podobnie jest na przykład z zależnością ja i nie ja. Jeżeli twierdzę, że ja to ja, że ja jestem Damianem, tak? Że jestem facetem, mężczyzną, youtuberem, nie wiem, Polakiem? No to jeżeli twierdzę, że taki jestem, to wszystko inne wokół mnie to nie ja. Czyli kamera to nie ja, mikrofon to nie ja. Tutaj yy, Blenda to nie ja, komputer to nie ja, lampki to nie ja, pokój to nie ja. Yy, nie jestem Niemcem, yy, nie jestem, nie wiem, Rafałem, tak. Yy, nie jestem kobietą. I to tworzy właśnie tego typu kolejną zależność, jeżeli popatrzymy na to pod względem self-konstruktu yy, w kategorii dualnej. No ale wychodząc ponadto i skupiając się całkowicie na chwili obecnej, tak, starając się Poczuć to, kim się jest, bez zależności podmiotu od przedmiotu, bez modelowania wzorców zachowań, bez utożsamiania się z przeszłością albo z przyszłością, bez zabawy w dualizm. Jesteśmy w stanie obserwować to, co się dzieje dokładnie tu i teraz. Czyli wychodząc na ten metapoziom, na Obiektywne postrzeganie samych siebie, odklejając tą identyfikację od tego dualizmu konstruktowego, tak? Jesteśmy w stanie pozostać w stopniu wyższym na tym właśnie metapoziomie jako świadek, jako obserwator. I to właśnie powoduje, że odklejamy się od dualizmu. No ale jeżeli popatrzymy na to, jeszcze tak na kolejnym, tak, meta poziomie, to zobaczymy, że jeżeli mamy ten dualizm umysłu i wyjdziemy wyżej, to mamy też ten dualizm tego, co jest wyżej, pomiędzy tym, co jest niżej. I to właśnie. Tworzy tam taką najbardziej paradoksalną funkcję natury umysłu, rzeczywistości, świadomości, i to już nie jest ważne, czy weźmiemy y, jakąś religię, tak? Czy weźmiemy jakąś, jak, jakieś dogmaty, czy filozofię, y, czy weźmiemy nawet ten sens postrzegania rzeczywistości, czy weźmiemy percepcję same w sobie, czy nawet weźmiemy tą y, religię, tak? Y, mówię religię, materialną dzisiejszego społeczeństwa. Zawsze jest coś, co doświadcza tego, co jest. Tego takiego nieznanego. Tego, którego nikt nie jest w stanie logicznie zakomunikować, ani wypowiedzieć. Bo nawet jeżeli mm, weźmiemy jakąś filozofię, czy ten buddyzm Zen, religię chrześcijańską, czyli sufizm, czy Advaita Vedanta, co nie? Advaita Vedanta jest bardzo powszechną dzisiaj, no, taką nauką, mógłbym powiedzieć. To zawsze jest coś, co będzie tam brakować. Zawsze będzie ten element punktu, który, no nie za bardzo koreluje z naszym doświadczeniem. To jest to, co ja obserwowałem na sobie i to jest właśnie powód, dlaczego robię ten film. Bo ja bardzo mocno zainteresowałem się w Advaita Vedancie. To jest właśnie to, co promuje Moji, tak? Moji, ale Eckhart mógłbym też powiedzieć, i wielu innych, jak też Papaji, no, wiele innych nauczycieli duchowieństwa, duchowości. Duchowości, no. Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dobra. To, to Czym się zajmuje Advaita Vedanta to bezpośrednie skierowanie uwagi do umysłu absolutnego, tak? Do big minda, do obserwatora, do tego co jest ponad tym. No ale jeżeli będziemy patrzeć, tak jak ja mówię tutaj też ze swojego poziomu, patrzymy na nauczycieli, tego w jaki sposób oni to komunikują, jak dają właśnie te takie bezpośrednie hinty, quoty, techniki, wskazówki, jak dostrzec, dotrzeć do absolutu, to umysł również zaczyna modelować ich słowa, tak? Zaczyna tworzyć konstrukcje dotyczących ich słów i zaczyna modelować ich wzorce i zachowania w taki sposób, że zaczyna... Projektować na nich różnego rodzaju potrzeby, pomysły, wymówki, zaczyna się identyfikować z tym, co oni mówią. Powiedziałem wymówki, bo zaraz do tego dojdę. Zaraz do tego dojdę, bo w momencie, gdy nauczyciel daje Ci jakąś technikę, tak, i popatrzysz na nią w stopniu identyfikacji, no to umysł może tą technikę albo zaakceptować, albo odrzucić. Jeżeli ją odrzuci, no to mamy tą wymówkę, tak. No ale jeżeli już mamy tego nauczyciela ją daje Ci jakąś technikę, to jeżeli ją zastosujesz, tak, tutaj pójdę na przykładzie, właśnie duchowości, i wejdziesz do umysłu absolutnego, no to ona działa. Ale jeżeli umysł wymodeluje tą technikę jako self-construct, to wtedy będziesz utrzymywał się na poziomie y, właśnie tym niższym i będziesz myślał, że jesteś y, czymś wyższym. Rozumiesz to? Rozumiesz tą pułapkę niedualności. Jeżeli umysł na tym poziomie niższym, tak? Y, czyli tak, tu mamy podmiot, przedmiot, tak? Rzeczywistość ja y, czy nawet tą relację, a tutaj mam tego obserwatora. Jeżeli ja tutaj, tak? Będę uczył się od tego nauczyciela i wymodeluję jego zachowanie, wzorce, yy, czy nawet ten sposób komunikacji, czy no cokolwiek, tak? I zamiast wykorzystać to, aby przejść wyżej, wezmę, zamknę się w tym, tak? Zamknę się w tym self-konstrukcie i dokonam tak zwanej self-decepcji, czyli sam się oszukam, no to nigdy nie stanę się yy, samoświadomym sobą. Nigdy nie wyjdę na ten poziom obserwacji, czyli wychodzenia ponad dualizm, poprzez akceptację dualizmu. Po prostu będę siedział w dualizmie, nie będąc tego świadomym. Tak jak wcześniej powiedziałem, ten film będzie bardzo paradoksalny, bo jak widzisz, tutaj mamy dualizm i tutaj zależność tego konstruktu od góry też jest dualizm. Ale w momencie, gdy wychodzisz na metapoziom, tak, czyli na samoobecność, obecność, samo uświadomienie, na to nieznane, tak, na to co jest, to jesteś w stanie zrozumieć dualizm i go zaakceptować. To jest bardzo ważne, bo w momencie identyfikacji z czymś konkretnym, umysł będzie wypierał albo racjonalizował te części, które uzna, że nie jest nim. A tylko i wyłącznie będąc wszystkim, jesteś w stanie wyjść ponad dualizm. Ale to też również zaraz wyjaśnię. Czyli wchodząc, wychodząc już ponad te modele, tak? Tutaj możemy dokonać na tego doświadczenia, możemy zrobić krótką pauzę, zatrzymać się na chwilę. Wziąć głęboki oddech i skupić na tym co jest, na odczuciach w swoim ciele i na percepcjach rzeczywistości, na odbioru rzeczywistości, takich jak stopy, które naciskają o podłoże. Zwróć uwagę, że nie jesteś w stanie tak naprawdę odróżnić, czy grawitacja działa od góry czy od dołu. Zwróć uwagę, że jeżeli masz na sobie ciuchy, to w tej chwili one naciskają, odczuwasz te odczucia. Zwróć uwagę, że ciało samo w sobie oddycha, nie musisz zmuszać się do oddechu. I zwróć uwagę, że jest w tobie ta część ciebie, to coś, to takie nieznane, to co nic nie wie, to co po prostu rozumie i jest tutaj po prostu, żeby być. Zaobserwuj to i z tym pozostań. I w momencie, gdy wychodzimy ponad dualizm, kiedy połączymy się z naszym wewnętrznym źródłem, z tym, co jest, z obserwatorem, ze świadomością, możemy zobaczyć, że ta pusta przestrzeń, która nas wypełnia, jest wszystkim. Ta pusta przestrzeń, moment, w którym wychodzimy ponad dualizm. Jest wszystkim, nie ma dualizmu. Jest pustka, jest wszystko. Jest wszystko, które jest puste. Puste, które jest wszystkim. Nic, które, z którego wychodzi wszystko. Jest nawet to takie zrozumienie, że to jesteś ty. Ale nie jako komunikator, nie jako werbalizator, nie jako intelektualny masturbator, ale dokładnie tu i teraz, w chwili obecnej. I to jest właśnie najbardziej zaskakujący paradoks niedualizmu. Że w momencie, gdy bierzemy dualizm jako self konstrukt i wychodzimy ponad niego, ten dualizm znika zależność zarówno ja, jak i nie ja, jak i tego obserwatora od konstruktu. Tak jakby w momencie przeskakiwania na wyższy poziom wszystko to stanowi jedność. Dokładnie to, co jest, takie bezwarunkowe. Tu i teraz. Nieważne, czy Ty to ty, czy ty istniejesz, czy Ty jesteś zależny od rzeczywistości, nieważne, czy jest przeszłość, czy planujesz coś na przyszłość, nieważne, na jakim poziomie świadomości jesteś, nieważne, z kim się utożsamiasz, z kim identyfikujesz, nieważne, czy masz przed sobą jakiś autorytet, od którego się uczysz, czy bazujesz bardziej na swoim doświadczeniu. Nie jest to ważne. Ważne jest zrozumienie, że ten niedualizm jest tym dualizmem, który znamy. Zawsze. Zawsze. Przede wszystkim jest to bardzo ważne, aby nie pomylić tej techniki, tak? Techniki innych ludzi, yy, wiedzy, jaką inni przekazują, doświadczenia, tej takiej sfery praktycznej, aby nie pomylić swojej własnej psychiki i swojego własnego konstruktu, aby nie zakrzywiać swojej percepcji i odbioru rzeczywistości, aby yy, nie tworzyć sobie dodatkowych iluzji. Próbując wychodzą, wychodzić z iluzji, aby nie tworzyć sobie kolejnych iluzji. I to właśnie pozwala na zrozumienie paradoksu niedualizmu. Bo warto jest mieć tą wiedzę, warto jest mieć to zrozumienie niedualizmu, które za chwilę ci jeszcze przekażę do końca, bardziej w sferze tej dolnej, ale w doświadczalnej jest to jeszcze bardziej ważniejsze. Bardziej ważniejsze. Jest to ważniejsze po prostu. Wychodząc ponad dualizm. Bo dzięki temu jesteś w stanie obserwować samego siebie i akceptując dualizm, że wszystko tak naprawdę jest dualne, nie utożsamiając się z tym dualizmem, będziesz w stanie dokonywać świadomych wyborów, świadomych decyzji i nie będzie tobą kierować nieświadomość. Lecz przede wszystkim. W Twoim życiu na pewno działy się albo będą dziać się różne rzeczy, które no nie będą najłatwiejsze emocjonalnie do zrozumienia albo do przejścia. No, mamy w życiu różnego rodzaju trudności, zmagania, problemy, problemy ze zdrowiem, problemy finansowe, problemy, nie wiem, z partnerami, tak, żeby znaleźć partnerkę, partnera albo w ogóle związku, problemy rodzinne, jakieś inne katastrofy. I w momencie, gdy wyjdziesz na ten poziom wyżej i zobaczysz, że ty nie jesteś niczym oddzielnym od tego, i paradoksalnie stanowisz wszystko to, co jest w bezpośrednim doświadczeniu tu i teraz, to poprzez usunięcie tej identyfikacji, tej projekcji, tego wyobrażenia, bez przywiązywania się do tych wyobrażeń, będziesz mógł świadomie działać tu i teraz. Będziesz mógł. Usunąć te przywiązanie do tego wyobrażenia na swój własny temat i będziesz mógł mimo tego działać bez strachu, bez lęku, bez oporu, bez przywiązania, bez dodatkowych wyobrażeń, bez frustracji, bez przekonań, bo wychodząc ponad dualizm, masz wszystkie przekonania w sobie, bo nie jesteś do żadnego przywiązany, więc jesteś tak naprawdę wszystkim tym, co jest. Jeżeli weźmiemy takie fenomeny jak. Odczucia w ciele, co nie? Uczucia, uczucia no, w środku, jakie mamy. Jeżeli weźmiemy do tego emocje, dialogi wewnętrzne, weźmiemy również do tego doświadczenie, pamięć, jaką mamy, to zaobserwowanie tego, tak, że te fenomeny występują w rzeczywistości i nie jesteśmy w stanie ich dotknąć. Nie jesteśmy w stanie dotknąć uczuć, jakie odczuwamy. Nie jesteśmy w stanie dotknąć naszych emocji. Nie jesteśmy w stanie y, dotknąć naszy, naszych uczuć. Nawet nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Podobnie z dialogami wewnętrznymi, z myślami. Nie jesteśmy w stanie znaleźć źródła myśli. Po prostu myśli się pojawiają. Nie jesteśmy w stanie nawet odnaleźć myśliciela myśli. Jest po prostu to, co jest, tak? Świadomość, która doświadcza. Podobnie nawet z doświadczeniem. Nie jesteśmy w stanie pokazać doświadczenia. Nie jesteśmy w stanie pokazać tu na przykład palcem, tu się dzieje doświadczenia, albo tam, albo tutaj. Bo ono samo w sobie nie jest jakąś percepcją wybiórczą, nie jest jakimś elementem oddzielnym od rzeczywistości, tak? Wszystkie uczucia, odczucia, emocje, dialogi wewnętrzne, yy, doświadczenie. Tutaj akurat wskazałem na te pięć, mógłbym się bardziej wykazać i więcej tego typu fenomenów. Yy, yy, Wynaleźć, ale to nie jest ważne. Ważny jest ten fundament zrozumienia, że te wszystkie fenomeny, tak, które się dzieją w tobie, nie są niczym oddzielnym od rzeczywistości. Dzięki temu y, możesz zaobserwować ten niedualizm w takim stopniu, że jeżeli odczuwasz jakiś stan emocjonalny, y, na przykład teraz, tak, teraz albo może kiedyś, będziesz odczuwał jakiś stan emocjonalny i nie będziesz od niego uciekał, to nie będziesz. Projektował go na rzeczywistość. Nie będziesz tworzył dualizmu, że ja jestem czymś oddzielnym od rzeczywistości, więc gdy ja jestem sfrustrowany, to inni mnie frustrują. Bo to jest typowa projekcja. Albo tego typu wyobrażenie, że jak ja nie jestem wystarczająco dobry, to szukam sobie ludzi, którzy również są niewystarczająco dobrzy, aby poczuć się lepiej, że jestem kimś, no nie wiem, lepszy, tak? To są również takie przykłady. I. I dzięki temu, tak, zrozumieniu tych fenomenów, możesz świadomie i komfortowo pozostać z tym, co jest. To jest bardzo ważne w przypadku projekcji tego mechanizmu właśnie ego albo racjonalizacji swoich własnych motywów. Bo zawsze uciekając od doświadczenia, od zrozumienia, tworząc dualizm i siedząc w nim, zawsze jest te pole do tego, aby się oszukiwać. I do tego, aby być, yy, że tak powiem. Ignorantem w stosunku do tego, co jest. Ignorantem, bo podobnie jest siedząc, wychodząc ponadto, tak, będąc całkowicie samoświadomym i olewając dualizm, jakim mamy w rzeczywistości, no to równie dobrze mógłbym siedzieć tutaj na dupie, tak, przez cały dzień i medytować. To jest również jedna z pułapek, w którą ja wpadłem. Wpadłem w nią w zeszłym roku siedziałem i cały czas medytowałem, 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 medytowałem. Ale nie chodzi o to, że ta medytacja jest zła, ale no wkręciłem sobie, że w tej rzeczywistości nie ma nic już więcej dla mnie do zrobienia. No ale obudziłem się i również z tego przekonania. Bo w końcu zrozumiałem, że ta, ta taka największa dojrzałość, największe tego zrozum zrozumienia, tego niedualizmu, tego, czego wszyscy szukają, to jest właśnie... Ta równowaga, ta świadoma równowaga, świadoma równowaga pomiędzy wszystkim. Pomiędzy wszystkim, pomiędzy dualizmem, niedualizmem, pomiędzy świadomością, materią, pomiędzy paradoksami. Swoją drogą chciałem zadać takie pytanie czy kiedykolwiek w swoim życiu doświadczyłeś tego aby twoja świadomość zniknęła czy kiedykolwiek w swoim życiu doświadczyłeś tego aby twoja świadomość znikła jeżeli powiesz że podczas snu albo że utraciłeś jakieś przytomność albo że może zażyłeś jakiś narkotyk Gdzie jest w tobie to źródło ciebie, które doświadcza? I czy jesteś w stanie je dotknąć, wskazać, pokazać? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tak naprawdę tego prawdziwego, tak, żeby to znikło? Jeżeli zamkniesz w tej chwili oczy i poczujesz to, Tą bezczasową pustkę, tą wewnętrzną nieskończoność, tą obserwację tego, co jest, to doświadczenie, te odczucia. Czy jesteś w stanie przyznać, czy kiedykolwiek to w ogóle znikło? Jeżeli będziesz naprawdę szczery i autentyczny samemu ze sobą, to to stwierdzisz, że nigdy to nie zniknęło. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne jest to zrozumieć. Bo jeżeli mamy tutaj dualizm i świadomość samego siebie, to nawet jeżeli zaśniesz i wpadniesz w ten dualizm, Zawsze możesz wyjść ponad to, bo to nigdy nie znika. Zawsze możesz komfortowo poczuć się w chwili obecnej tu i teraz, bo jest ona najbardziej bezpiecznym tym, co jest. I to jest najpotężniejsze narzędzie do pokonania jakiegokolwiek lęku. Bo jeżeli to, co jest, nie znika, jest ponad czasem. To fajne Już wcześniej to powtarzałem generalnie w moich filmach, tak, że rzeczywistość i ty sam w sobie się cały czas zmieniają, tak? Ja się zmieniam, rzeczywistość się zmienia, myśli się zmieniają, przekonania się zmieniają. Wszystko się w ogóle cały czas zmienia. Nawet ta chwila, tak, jest całkowicie inna niż, nie wiem, niż jak zaczynałem nagrywać ten film. Ale. Wychodząc ponad dualizm, możemy zaobserwować, że to, co jest, jest cały czas stałe, niezmienne, jest dokładnie tym, czym jest. Więc w jaki sposób możemy powiedzieć, że rzeczywistość cały czas się zmienia, ty się zmieniasz, przekonania się zmieniają, ale świadek, świadomość sama w sobie nigdy się nie zmienia. Jest dokładnie tym, czym jest. Możemy to stwierdzić tylko i wyłącznie poprzez bycie świadomość bycie świadomością pozostanie z tym co jest jeżeli zobaczymy tak że rzeczywistość sama w sobie cały czas się zmienia że ten model rzeczywistości cały czas się modeluje że umysł wytwarza nowe wzorce nowe zachowania nowe bodźce odbiera no to możemy w końcu przestać się do tego przywiązywać, bo jeżeli umysł sam w sobie jest tak inteligentny, że modeluje tą rzeczywistość, aby się do niej przystosowywać, aby być, no nie wiem, jak najbardziej przystosowany do tej rzeczywistości, to możemy po prostu odkleić się od tego i pozostać z tym, co jest. To jest bardzo ważne również dlatego, że ludzie często mi piszą, że nie potrafią wyjść z iluzji, albo nie potrafią sobie z czymś poradzić, albo to tamto. I nie widzą tego zaufania do doświadczenia, doświadczenia teraz tutaj już chodzi mi bardziej o teraz niż doświadczenia empiryczne, na które wskazywałem wcześniej w modelu. Bo jeżeli wchodzimy na to, co jest, na obserwatora, na świadka i pozwolimy pozostać dualizmowi takim, jakim jest, i w momencie, gdy odkleimy tą identyfikację, on cały czas się zmienia, tak? Przystosowuje, zmienia się, te puzzle, klocki cały czas się przedstawiają. I zaufamy temu, to możemy wtedy właśnie wytworzyć ten stan flow. To kiedy ciało jest najbardziej inteligentne, to kiedy intuicyjnie zaczynasz się odżywiać, to kiedy kierujesz się swoją własną intuicją psychiczną, to kiedy nie wypierasz własnych uczuć i odczuć, to kiedy jesteś szczery, to kiedy jesteś autentyczny, to kiedy mówisz to, co chcesz, to kiedy nie ma lęku, nie ma barier, nie ma frustracji, masz w dupie opinię innych ludzi i możesz wyrażać swoją własną prawdę. Ale. Tutaj przede wszystkim najważniejsze jest zrozumieć ten dualizm i się go nie bać. Nie uciekać od dualizmu. Bo jeżeli nawet tu masz, ja, inni, tak, i wyprzesz, uciek uciekniesz od innych, twierdząc, że no, jesteś taki ponad czasem, to możesz uciec właśnie w ten dualizm i oszukiwać samego siebie. Tutaj najważniejsze jest również to, żebyś tego nie trzymać. Ja Ci w tej chwili przekazuję wiedzę, model. Możesz go zaobserwować u siebie. W jaki sposób umysł i tak to zrobi. wymodeluje moją wiedzę, którą Ci przekazuję. Ale najważniejsze to jest dokonać tego odklejenia się. Nie trzymania się tego. Dobrze jest rozpoznać samego siebie w modelu, ale to, na czym mi najbardziej zależy w tym wideo, to oddanie ci tego, co tam masz, żebyś to Ty mógł to na sobie zaobserwować i zaaplikować, i przede wszystkim, żebyś temu zaufał i się tego nie bał. Bo w momencie, gdy zaobserwujesz te wszystkie zmiany, które w tobie zachodzą i im zaufasz, to to właśnie pociągnie się jak taki łańcuch pociągnie Cię do przodu, zmotywuje Cię do życia, nie będziesz potrzebował motywacji. Nigdy nie będziesz odczuwał żadnej depresji. Jeżeli popatrzymy jeszcze raz na ten model ja inni, tak ta relacja to ego w tym modelu jest jak taki radar do szukania problemów. Jeżeli tu jestem, ja tu jest rzeczywistość, to problem pojawia się, kiedy występuje ta relacja, że ja jestem czymś oddzielnym od rzeczywistości, że rzeczywistość wygląda tak, siak, owak, że ja powinienem się zmienić. I umysł zaczyna modelować, tworzyć konstrukcje, wkurwiać się, tworzyć te emocje, wypierać, racjonalizować, tłumić, osądzać, krytykować, moralizować. Twierdzi, że jest niewystarczająco dobry, że jest taki, że jest siaki. A cały myk polega na tym, żeby temu nie zaprzeczać, ale odkleić się od tego. Nie patrzeć przez pryzmat tego modelu, ale być świadomym tego modelu. Niech będzie, niech cię adaptuje do tej rzeczywistości, niech cię zmienia. To, co musi być zrobione i tak zostanie zrobione. Lecz będąc świadomym i uważnym tego, co jest, zobaczysz najbardziej potężną na tym świecie inteligencję, którą jesteś. Którą jesteś. Inteligencja sama w sobie nie występuje od Ciebie jako coś oddzielnego. To Ty jesteś tą inteligencją. Dobra. I teraz tak podsumowując te wideo, wchodząc już na ten tryb dualności, pokażę Ci najczęstsze pułapki, jakie ja obserwuję wśród moich znajomych i w ogóle u siebie samego, tak? Jakie ja zaobserwowałem w zeszłym roku, bo to jest takie bardziej podsumowanie moich własnych doświadczeń, zrozumienia z zeszłego roku. Tak, przede wszystkim, zależność dualistyczna, nie jesteś w stanie od niej uciec. Nie uciekniesz od niej. To się tyczy mnie, to się tyczy każdego człowieka, który nie wiem, jest przebudzony, oświecony, nie wiem, człowieka, który jest nawet normalnym człowiekiem, żyje na tej ziemi, wszystkich, wszystkich, każdego. Nikt nie ucieknie od dualizmu. Nigdzie nie uciekniesz. Tutaj nie ma się czego trzymać, w rzeczywistości nie, niczego się nie złapiesz. I najważniejsze jest to, abyś zintegrował w sobie Dualizm i niedualizm. Dualizm i niedualizm. Coś takiego jak kontrola, tak, mamy kontrolę, tutaj już wchodzimy na model dualistyczny, kontrola i brak kontroli, czyli spontaniczność. Ty chcesz kontrolować samego siebie oraz być spontaniczny. Dlaczego? Bo to stworzy paradoks, w Twoim konstrukcie i wyjdziesz na świadomość. Będziesz obserwatorem, będziesz mógł wybrać. Wybieram to, wybieram to. Nie będziesz musiał się trzymać ani kontroli, tak? Kontrola cały czas wszystko muszę kontrolować, ale nie będziesz też cały czas spontaniczny, bo czasami trzeba podjąć decyzję, czasami trzeba się zdyscyplinować, czasami trzeba coś zrobić. Tak mówię tutaj pod kątem praktycznym względem społeczeństwa. Podobnie jest na przykład tutaj z jednej strony: mamy tą wiedzę, tak? Wiedzę, zrozumienie, intelektualność, no i naukę, tak? Ale gdy przywiążemy się do niej, to tworzy ona lęk lęk przed doświadczeniem, lęk przed próbowaniem, lecz przede wszystkim lęk przed własnymi myślami. Mamy również tę dualno, dualność. Ty chcesz zarówno mieć wiedzę, jak i myśleć, jak i wyjść ponadto, doświadczenie. Lecz przede wszystkim nie przywiązywać się ani do własnego zrozumienia, ani do wiedzy. Być po prostu obserwatorem. Umysł sam dostarczy sobie potrzebnych informacji, wiedzy i zrozumienia, a będąc świadomym tego, kim jesteś, będziesz w stanie dojść do swojego autentycznego głosu bez wypierania go. Bo będą momenty w Twoim życiu, kiedy będziesz potrzebował wiedzy. Z jednej strony mamy również tą. Pewność siebie. Pewność siebie, tak? Ale z drugiej strony mam tą arogancję. W którym momencie pewność siebie zamienia się w arogancję? Albo ta niepewność siebie, tak? Tworzę. Y, jestem niepewny siebie, więc y, oczywiście podważając swoje wartości i przekonania, tak? Gdy mam jakieś przekonania, podważamy je. Y, no bo hmm, jeżeli jestem, mam jakieś przekonanie, tak? I zaczynam je podważać. No, i w strukturze logicznej je po prostu zniszczę, no to gdy zniknie to przekonanie, a ja pozostanę z tym, co jest, to nie będę warunkował swojego poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie od tego przekonania. I to jest prawdziwa pewność siebie. Ale jeżeli mam jakieś przekonanie i się z nim przywiążę, no to mamy jednak tą arogancję. Ale jeżeli zaprzeczę pewności siebie albo zaprzeczę arogancji, no to będę cały czas bierny, pasywny, no ja w depresji. Więc tu również trzeba te dwa elementy połączyć, wychodząc świadomością ponadto. Podobnie jest na przykład z kreatywnością oraz z bujaniem w obłokach. W którym momencie kreatywność zamienia się w bujanie w obłoki? Oczywiście w momencie identyfikacji. Ale w momencie, gdy wyjdziesz ponadto i staniesz się świadomy tego, co jest. Będziesz wiedział, w którym momencie bujasz w obłokach, a w którym momencie jesteś kreatywny. Podobnie jest na przykład z wyobraźnią oraz oderwaniem od rzeczywistości. To jest częstszy, częstszy problem, ale to ja zaobserwowałem na sobie, więc yy, powiem o moim doświadczeniu. Zaraz, gdy zaczyna się medytować, to jest tak bardziej w zeszłym roku, i obserwować samego siebie, obs yy, to ta świadomość jednak wzrasta i pojawia się dostęp do wyobraźni, bardzo potężnej wyobraźni. Wyobraźni, którą możemy po prostu wyprojektować wszystko. No ale w momencie, gdy na przykład tworzymy, mm, tworzymy jakieś wyobrażenia, które w ogóle są jakieś fantazyjne, i zamkniemy się na te wyobrażenia, tak? Tutaj mi chodzi o zamknięcie się na te wyobrażenia i zaczniemy bujać w obłokach, no to stracimy jednak ten grunt pod nogami. No i właśnie z jednej strony mam tą wyobraźnię, a z drugiej strony ten grunt pod nogami. Czyli to takie powiedzmy trzeźwe myślenie w dualizmie. Tak jak mówię, tylko i wyłącznie świadomość jest w stanie wybrać pomiędzy tym i tym, kiedy jest to potrzebne. Bo bez identyfikacji nie uciekniesz zarówno ani w wyobraźnię, ani w ten racjonalizm. Podobnie jest na przykład z dyscypliną i determinacją. A na przykład. Mm, pójście do celu tak po trupach w momencie identyfikacji z tą dyscypliną tak możemy dojść do takiego przekonania że idziemy po trupach do celu no i z drugiej strony mamy właśnie ten odpoczynek tą bierność tą recesję no ale jeżeli przywiąże się do tego że jestem bierny pasywny i nic nie robię no to to jest przepis na katastrofę ale jeżeli przywiąże się tylko i wyłącznie do dyscypliny ambicji tak no, to może dojść do momentu, w którym będę szedł po trupach do celu. Będę manipulował ludźmi, yy, będę przemądrzały, będę ich oszukiwał, będę kłamał, tak? Nadmiernie wywyższał się i podwyższał swoje referencje. To jest przykład. No, ale jeżeli mam dostęp i do jednego, i do drugiego, no to nie muszę się przywiązywać ani do jednego, ani do drugiego. Mogę być świadomy i wybierać świadomie. Może być moment, kiedy trzeba coś popracować, ale moment, kiedy odpoczywam i nie wypieram się żadnej części siebie, jestem całkowicie integralny. Na poziomie logicznym, na poziomie tego konstruktu wygląda to w taki sposób, ale na poziomie świadka, świadomości nie ma tego oddzielenia. Podobnie, jeżeli weźmiemy z jednej strony emocje oraz racjonalizm, czyli to takie racjonalne myślenie. Z jednej strony mamy tą chęć przeżywania życia, spontaniczność, ale z drugiej strony mamy tą część racjonalną, nasz umysł, nasze myślenie, wyciąganie wniosków, feedback. Czyli na przykład taka kontemplacja, gdzie zaczynam myśleć i analizować samego siebie, po to, aby wyciągnąć sobie wnioski na przyszłość. No ale jeżeli przywiążę się tylko i wyłącznie do emocji, no to tracę tą racjonalną część siebie, ale jak przywiążę się do racjonalności, to, trwa, to tracę tą emocjonalną część siebie. I oczywiście, aby mieć dostęp do obydwu, aby nie wypierać, aby zawsze to integrować, aby być w stanie zero, aby być świadomym obserwatorem, łączymy obie części i wychodzimy ponad to jako świadomość, jako obserwator, jako niedualność. Integrujemy dualność w niedualności. Podobnie jest na przykład z akceptacją oraz z ambicją, rozwojem osobistym. Tutaj również w zeszłym roku zawędrowałem do tego, raz cały czas siebie akceptowałem, no robiłem jakieś takie głupie rzeczy, takie no, z perspektywy czasu, tak, no ale to nie było jakieś tam ważne. No i z drugiej strony mam tą ambicję, dążenie do celu, yy, dążenie do celu, tak, planowanie, realizacja wizji, marzeń, no jeżeli cały czas będziemy się akceptować, no, to również, no tracimy tą część ambicji, tak. No ale jeżeli weźmiemy i będziemy tylko cały czas dążyć do tego celu, dążyć do tego celu, no to się zajedziemy, wycieńczymy się emocjonalnie. I tak jak mówię, aby mieć dostęp do obydwu części siebie, wychodzimy ponad to, akceptujemy je, integrujemy w sobie i stajemy się świadomi tego, co wybieramy. Podobnie na przykład, jak wcześniej powiedziałem, tak? Wyciąganie wniosków z przeszłości oraz tworzenie planów na przyszłość. Z jednej strony mamy przeszłość, przyszłość. No, ale jeżeli zaakceptujemy jej dostęp do jednego zasobu, jeżeli zaakceptujemy wszystkie wydarzenia z przeszłości, wszystkie wyobrażenia, wszystkie te takie momenty, nawet te złe i przejdziemy przez tą, tą, tą taką falę, tak, Wyparcie, stłumień, racjonalizacji tych emocji, to mamy dostęp właśnie do tej przeszłości i wtedy świadomie, będąc ugruntowionym tu i teraz, możemy zaplanować przyszłość. Możemy wtedy zaakceptować przeszłość i przyszłość i żyć tu i teraz. Bez uciekania w które z ekstremum. Mamy wtedy całkowity stan zero. I tak jak właśnie już wcześniej powiedziałem, świadoma obserwacja, bez wyparć, bez racjonalizacji, bez mechanizmów, pozwala na takie, takie świadome i uważne życie tu i teraz. Na pokonanie lęku, barier, frustracji. Na nieprzywiązywanie się do jakichkolwiek dogmatów. Jakichkolwiek. Czy nie, nieważne, czy masz tam jakichś mentorów, nauczycieli, czy ludzi, których lubisz oglądać, zawsze będzie ten element Ciebie, który przejdzie wyżej, tak? Świadomość, która się oddzieli, poprzez obserwację jest w stanie dokonać wyboru. To jest dosyć ciekawe, bo jeżeli przejdziesz na poziom wyżej, na świadomość, tak? to nie, no, nawet nie muszę powiedzieć, że to jest jakiś poziom wyżej, to jest po prostu to, co jest. No, mówię, nasza komunikacja werbalna jest strasznie ograniczająca. Jeżeli wejdziesz w to, co jest, na obecność, na świadomość tu i teraz, to możesz zaobserwować, że niczego nie jesteś w stanie kontrolować i możesz kontrolować wszystko. Wszystko. Takby no jakby te słowa ja mówię, ale z drugiej strony ja mam wpływ na to, co mówię, na to, co jest mówione, jestem mówieniem. Ty jesteś w tej chwili, jeżeli zamkniesz oczy. I poczujesz samego siebie, jesteś odczuwaniem, które jest. Polem, które odczuwa, pole, które doświadcza odczuwania, pole, które doświadcza życia. I to właśnie pozwala na zrozumienie tego paradoksu. Lecz przede wszystkim, tutaj, najważniejsza jest ta sfera emocjonalna. Żeby nie uciekać od jednego do drugiego. Aby nie przywiązywać się do tego, aby iść z flow, aby zaufać swojej własnej inteligencji, tej intuicji, tej wyższej wersji siebie, tak. Mógłbym więcej książek filozoficznych poczytać, to ja miał więcej słów do powiedzenia. Non-duality. Tych elementów, które mógłbym w tej dualności dużo wymienić. Bardzo dużo. Jeżeli masz jakieś systemy, w których występujesz, tak? Ja na przykład jestem tutaj youtuberem, więc mam, nie wiem, jakąś tam zależność tej osoby, która komunikuje i was. Komentarzy, filmów, które publikuję, słów, które wypowiadam, miniaturki, które tworzę, to jak w jakiś sposób do was odpisuję komentarze. No, ale jestem też studentem, więc mam zależność tutaj samego siebie od innych ludzi na studiach, od nauczycieli. No, także mam tutaj rodzinę, tak, więc tutaj również jest zależność. Dużo więcej tego jest: dużo więcej, dużo więcej. Dużo więcej. I moment, w którym tworzyć ta zależność w dualizmie, a nie, nie przejdzie się tak wyżej. Albo nie zaakceptuje tego, co jest, to zawsze będzie ten element do tego, żeby się z czymś zidentyfikować. To jest właśnie ten moment, kiedy powstają te rany emocjonalne, kiedy człowiek ucieka od swojej wrażliwości, od samego siebie, od prawdy, od szczerości. Ostatnio dostałem nawet komentarz: ktoś pytał, jaka jest pewność siebie tego, czy ja przerobiłem na sobie wszystkie swoje emocje z przeszłości. Jeżeli tworzę ten dualizm, tak? Jestem pewny, chcę być pewny siebie tego, że przerobiłem wszystkie emocje i stumienia, a tutaj no to wiadomo, że nie jestem pewny siebie tego. No to jak wyjdziesz ponad to, to to się łączy i to jest prawdziwe przerobienie. To jest właśnie to, co jest tu i teraz. Kiedy nie ma nikogo, kto przerabia, ani nie przerabia. Jest po prostu świadomość tego, co jest. Jeżeli jakieś tam emocje wychodzą tam z przeszłości, bla, 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 to jesteś w stanie świadomie tu po prostu obserwować i to przeżyć jeszcze raz. Odkleić się od tego. To nie trzeba tej pewności. Jest ona niepotrzebna. Jeżeli nie potrzebujesz, się, nie potrzebujesz być pewnym siebie, no to będziesz pewny siebie. A jeżeli jesteś niepewny siebie i staniesz się pewny siebie tego, że nie jesteś pewny siebie, to również anihilujesz dwie części i wychodzisz ponad to. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo jeżeli wytresujesz swój umysł do takiego powiedzmy, stopnia, gdy umysł wyjdzie z jakąś intencją, tak? O jezu, jestem głupi, bla, 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 bla i znajdziesz przykład tego, że kiedyś byłeś mądry albo że jesteś mądry, no to połączysz to. Umysł doj do, dojdzie do takiego mindfucku i będzie musiał wyjść ponadto. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś głupi, tak? A ty znajdziesz w swojej głowie przykład, że jesteś mądry. No, to umysł to połączy i przejdzie wyżej. Jeżeli, nie wiem, jesteś pasywny w swoim życiu, bierny, nie masz energii, yy, wszystko cię tak po prostu męczy i tutaj jest ten, ta osobowość, którą sam sobie stworzyłeś i z, niej, z nią zidentyfikowałeś. Jeżeli wyobrazisz sobie tą osobę, tak, jaką jesteś, jako aktywna, spontaniczna, ekspresyjna, możesz to zrobić za pomocą wizualizacji i połączysz to, to. Dostaniesz dokładnie to, co jest. Ale tutaj przede wszystkim najważniejsza jest ta precyzja i techniczność. Bo jeżeli weźmiesz to jako intelektualną masturbację ten film, a nie dojdziesz do sedna, to możesz znowu zejść do umysłu i zacząć bawić się wyobrażeniami. Niedualność, tak, zrozumienie niedualności i dualności jest bardzo potężne. Bo to przede wszystkim pozwoli ci tak wytresować ten umysł, żeby on ci nie skakał z kwiatka na kwiatek, abyś się do niczego nie przywiązywał. Abyś zawsze miał ten spokój wewnętrzny, abyś nie warunkował swojego bezpieczeństwa i swojego życia od jakichś wyobrażeń, ale z drugiej strony nie przywiązywał się do nich, gdy one się pojawią. Ważne jest, żeby medytować, ale popatrz, czym jest medytacja. Jeżeli ja medytuję i ja nie medytuję i wychodzę ponadto, to to jest prawdziwa medytacja. Kiedy nie ma medytacji i nie medytacji, nie mam medytatora i tego, który medytuje, doświadczenia medytacji. I to jest prawdziwa medytacja. Tego właśnie szukasz. Jeżeli szukasz i połączysz szukanie z nieszukaniem, to przejdziesz wyżej. To jest dlatego wielu nauczycieli duchowych tak też mówi, żeby jednak nie ulewać tego, żeby szukać, a drudzy mówią, żeby nie szukać. I taki mindfuck. Co ja mam kurwa robić ze swoim życiem? Nie wiem. Ziemniaki obieraj. Po prostu połączyć jedno z drugim. Tak jak wcześniej powiedziałem, umysł zawsze będzie konstruował, modelował rzeczywistość. Zawsze będzie się uczył. Zawsze. Taka jest natura naszego doświadczenia. Nie możemy zaprzeczyć tego, że jesteśmy ludźmi, tak, że chcemy przeżyć, że mamy własne instynkty, że mamy też słabości. Że mamy uczucia. Ale też, że mamy intelekt. Że możemy stworzyć wizję, że możemy coś zaplanować, ale możemy też żyć tu i teraz poprzez świadomość. To jest prawdziwe odnalezienie siebie. Jeżeli mógłbym ładnie, o, chciałem filozofii, z filozofii, to proszę bardzo, <laughs> jest to filozofia. to odnajdziesz siebie wszędzie tam, gdzie się niczego nie wypierasz i do niczego się nie przywiązujesz. I tutaj właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, ważna jest ta sfera techniczna, żeby wytresować swój umysł. Żebyś łapał się w ciągu dnia na tych momentach, kiedy przywiązujesz się tylko do jednego ekstrema, i żebyś powiedział sobie, stop. Powrócił do samego siebie i przypomniał sobie tą przeciwną stronę. To jest bardzo praktyczne, jeżeli ludzie cię hejtują, krytykują, albo jeżeli masz szereg uwarunkowań z przeszłości, albo no, jakieś inne tego typu. Zawsze będziesz w stanie zero, zawsze będziesz w stanie zero, nie dotknięcia, nie doruszenia, zawsze stabilny, zawsze uziemiony i zawsze tutaj akceptując swoją własną inteligencję. Ja mam na imię Damian dla projektu Find Yourself. Dziękuję, tobie bardzo za obejrzenie tego filmu, jeżeli ci się podobało, daj łapkę w górę. Udostępnij, subskrybuj, napisz zajebiście pozytywny komentarz. Witam was wszystkich w roku 2017, najbardziej przebojowy rok i niejednocześnie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo.